Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani premier, w Konstytucji w artykule 23 mówimy, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Gospodarstwo rodzinne określone w ustawie o ustroju rolnym jako gospodarstwo do 300 hektarów. Spółek, które będą miały redukcję płatności bezpośrednich, w Polsce jest dokładnie 146. W tym spółek strategicznych, naszych hodowlanych, 49. Spółki strategiczne będą miały specjalne rozwiązania w zakresie wsparcia przy produkcji materiału hodowlanego, przy produkcji materiału zarodowego i to jest ich główne zadanie, produkowanie materiału rozmnożeniowego dla rolników, a nie konkurowanie w produkcji towarowej z gospodarstwami rodzinnymi. Dziękuję bardzo.